Jaka jest różnica między 1 listopada a 2 listopada? Oba dnie bardzo ważne, choć tak różne. 1 listopada to jest uroczystość, uroczystość wszystkich świętych. I choć w tym dniu, jak wiemy, podążamy na cmentarz, jest to czas takiej zadumy, wielu z nas przypomina sobie o tym fakcie, że któregoś dnia nasze życie dobiegnie końca. I dobrze, że chociaż wtedy sobie o tym przypomnimy, oby tak było. Warto wtedy nie zapomnieć o tym, aby się pomodlić. Pomodlić się o te dwie rzeczy, które obejmują właśnie te dwa dni. Pierwsze, podziękować. Podziękować za tę nadzieję, którą żyjemy już tutaj na ziemi. Nadzieję życia wiecznego. Ale życia wiecznego w Królestwie Bożym. Za nadzieję zbawienia. Bo właśnie 1 listopada przypada uroczystość wszystkich świętych, a więc nie tylko tych, którzy są ogłoszeni błogosławionymi świętymi. Jest ich bardzo wielu. Znamy, powiedzmy sobie otwarcie, tylko niektórych tych najbardziej znanych. Ale warto pamiętać, że Kościół, idąc za wolą Bożą, ogłasza błogosławionymi i świętymi tych, których Pan Bóg chce postawić nam jako takie znaki, wyraziste, dobitne, że Ewangelią można żyć w każdej epoce i w każdych okolicznościach i w każdym miejscu. To są z reguły ludzie, którzy dokonali jakichś wielkich dzieł, czy raczej trzeba powiedzieć, Pan Bóg dokonał poprzez nich wielkich dzieł, które kosztowały też wiele poświęcenia, tego zaparcia się samych siebie. To są też mistrzowie życia duchowego. To są ci, którzy oddali swoje życie za Chrystusa, męczennicy. I postawieni są przez Pana Boga. I Kościół to rozeznaje. Przez Pana Boga jako te wyraziste znaki, tak abyśmy mieli tę pewność, że ta różnorodność dróg, ta oryginalność drogi życia każdego człowieka powinna być tą drogą Ewangelii. Drogą podążania, wypełniając wolę Bożą. Oczywiście nie wszyscy muszą być ogłoszeni błogosławionymi i świętymi. Dlatego ta uroczystość wszystkich świętych to jest też uroczystość tych świętych nieznanych. Świętych z podwórka, może nawet z naszego domu. To może być nasza babcia, nasz dziadek, nasza mama, nasz tato. I nie dlatego, że my ich lubimy, że my ich kochamy, bo to nie jest kryterium do świętości. Może właśnie dlatego, że nas denerwowali czasami tą pobożnością, tym odnoszeniem wszystkiego do Pana Boga, tym przylgnięciem całkowitym do Boga, tą modlitwą w każdym momencie. Może nas nieraz irytowało, że ciągle te paciorki odmawiają, że przychodzi godzina i trzeba iść na mszę świętą. Że nie nucą sobie jakiegoś przeboju dyskotekowego, ale nucą sobie godzinki albo inną pieśń czy litanię kościelną. Tak, bo to są ludzie, którzy odkryli obecność Boga w swoim życiu. I tak jak mówiła święta Teresa z Awila, Bóg sam wystarczy. Wtedy to rzeczywiście człowiek tylko Bogiem chce żyć. Już te rzeczy światowe choćby były najefektowniejsze. One już nie interesują, one już nie zachwycą. Jeśli ktoś raz zachwyci się Bogiem, szuka tego Boga, tęskni za Bogiem, pragnie. I największym szczęściem jest żyć w obecności Boga. To są ci ludzie, których być może mijaliśmy. Podążali do kościoła na mszę świętą. Niepozorni, dyskretni. W oczach tego świata nie są nikim szczególnym, bo warto pamiętać, że świętość to jest tam, gdzie Pan Bóg patrzy. To nie tam, gdzie patrzą kamery telewizyjne wielkich stacji, które gonią zawsze za sensacjami. Ale świętość to jest tam, gdzie Pan Bóg spojrzy. I teraz, aby odkryć pośród tego tłumu ludzi, który spotykamy codziennie, właśnie tych naznaczonych świętością, tych naznaczonych tym szczególnym, miłującym spojrzeniem Boga.
trzeba. Trzeba tej intuicji wiary. Trzeba uczyć się też patrzeć oczami Boga na to, co nas otacza, na tych, którzy nas otaczają. Wtedy ich rozpoznamy. A może nawet, gdy sięgniemy pamięcią, to przypomnijmy sobie to, co nas może kiedyś irytowało. Ta modlitwa, ta cierpliwość, to ciągłe szukanie Pana Boga, ta wytrwałość w dolegliwościach, w cierpieniu, w uciążliwościach. Wtedy nagle zdamy sobie sprawę, Boże drogi, żyłam obok człowieka świętego, dla którego Bóg był wszystkim. Czasami w pamięci gdzieś odkryjemy to. I to nam być może pomoże, abyśmy również dzisiaj potrafili odkrywać tych świętych, którzy żyją pośród nas, bo to tak jest, że świętych nie brakuje. Tylko, że ludzie ślepną, bo patrzą oczami tego świata i niby widzą, a tak naprawdę nic nie widzą. Dlatego święci, ci znani i ci nieznani, ci, którzy są zbawieni, ci, którzy żyją już w radości Królestwa Niebieskiego, w raju, w domu naszego dobrego i miłosiernego Ojca w niebie. Ci ludzie, którzy już wiedzą, jak wygląda to niebieskie Jeruzalem, ta nowa ziemia i nowe niebo, o którym czytamy w Piśmie Świętym. Ich święto jest 1 listopada. Wypraszajmy ich w stawiennictwa. I przypomnijmy sobie, w każdej epoce, w każdych okolicznościach, w każdym miejscu byli ludzie, którzy żyli Ewangelią. Podążajmy tym samym szlakiem, tą samą drogą.